Siemanko, ja jestem XJ Joke i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagramy w Hogwarts Legacy. Moi drodzy, poprzednio udało mi się odnaleźć złodzieja, który, jak żeby inaczej, ukradł cenną pamiątkę pewnego kupca. Jakie były jego podejrzenia, a co okazało się prawdą? Jeżeli jesteście ciekawi, to koniecznie zajrzyjcie do poprzedniego odcinka oraz nauczyłem się, jak hodować zwierzęta. Moi drodzy, proces hodowli testrali wyniósł mnie pół godziny, ale jak tutaj dobrze widzicie, testrala już jest gotowa do wyczyszczenia i do nakarmienia. Też, jeżeli może pamiętacie, jeżeli nie, w poprzednim odcinku robiłem sobie timeskipy, czyli po prostu nie w sensie takim, że ciąłem odcinek, tylko w tym sensie, że otwierałem mapę i cały czas zmieniałem porę z dnia na dzień i z nocy na dzień i z dnia na noc. O, może tak mi będzie to łatwiej powiedzieć. Po to, aby w swoim mniemaniu przyspieszyć prawdopodobieństwo sowy od Sebastiana, w której poinformuje mnie, że możemy już zacząć trening kolejnego zaklęcia niewybaczalnego, albo w momencie, kiedy też właśnie jak to się zwie, handlarz miotłami poinformuje mnie, że wreszcie udało mu się stworzyć kolejne ulepszenie do mojej miotły. Zostawiłem sobie tak konsolkę i grę włączoną na dość długi czas, nie wiem ile minęło, więc to też na pewno wezmę pod uwagę w momencie, kiedy będę podliczał czas gry i to, ile mi zajęło wszystkie wyzwania. No i moi drodzy, też nie ukrywam, że to moje gadanie i tak nic nie robienie, to też jest częścią właśnie tej strategii. Właśnie, zobaczmy, czy jakaś sowa tutaj do mnie przyszła. Momencik, sowa poczta. Gdzie jest Sebastian? Tutaj. Nie. Przestudowałem, to nie jest to. Jak też ten odmioteł wygląda? O, ulepszenie, nie, to właśnie też ten. Wix, nie. No niestety, na razie nic to nie pomogło. Swoją drogą, mam do wydania 4 punkty talentów. 4, ponieważ 2 są zarezerwowane już na czarną magię. Przejrzałem sobie kilka zaklęć, które chciałbym sobie ulepszyć. Przede wszystkim, o, ulepszam sobie efekt eliksiru wigenowego. Drętwota zadaje bezpośrednie obrażenia, to na pewno chcę. Perfekcyjne parowanie, to też chyba chciałem. O, wydłuża czas drętwoty i jeszcze jeden punkt. Tych raczej nie będę chciał. Roztrożny za broń. Aha! Okej. Gdzieś jeszcze coś widziałem. Co to było? Blokowanie tych pocisków to nie. Wykonanie uniku. Starożytna magia to nie. To też nie. Czyżby to było któreś z zaklęć podstawowych? Bombarda nie, to nie. Explorer. Nie, to jest Confringo. Nie. Co ja chciałem? Coś jeszcze było takiego, kurczę, co mnie zainteresowało.
To pewnie bym chciał. Ale co by było w zaklęciach podstawowych do Jasnej Anieli? Nie wiem, kurde, ale wezmę sobie to... A nie, nie mogę już, bo już dwa punkty muszę mieć zawsze zarezerwowane na nową magię. Na czarną magię. Tak więc teraz... Tutaj chyba mam hodowlę. Trzeba zająć się tym nowym testralem. Źrebięciem. Kuźwa, źrebak mi uciekł! Rebellion. O! Młode testrali, jest! Czochru, czochru! Ja mam! Should let Deke know about the newborn Thestral. Dobra, was też wyczochram, staruchy. Czemu nie? Macie. Żarcie. Okej, okay. O, jeszcze tutaj po brzuchu chce się mamusia. A, no tak. Bo przecież brzuch miała ostatnio napuchnięty po urodzeniu młodego. Dobra, smyku. Godomy. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we can both see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix. The rarest of all beasts that Master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged Master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, Master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, Master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. Hmm. No. It sounds to me as if your master got what he deserved. Deke never wanted anyone to get hurt. Not the phoenix, not Tobbs, and not even Master. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. Nie zadręcza się, smykuś. Też kuźwa dobrze zrobiłeś, to był... Cholerny tyran. Jeny. Jakby każdy miał się karać za służenie tyranom. Świat. Dobra. Nie będę mówił więcej. Chyba wiecie, o co mi chodzi. Co ja mam tutaj dalej robić? Jakie mam tutaj zlecenia jeszcze? Co mnie tutaj czeka? Gdzie ja mam... No tutaj jest zadanie główne, okej. Okay. I chyba zaraz po prostu będę musiał się tutaj udać, bo nie mam już innego wyboru. Ano? Nie widzę już innych zadań pobocznych. No jeno, mógłbym latać po wioskach. Właśnie, ile ja mam inwentarz?
Chyba, że zrobię sobie takiego tripa po wioskach i w tym odcinku znajdę resztę demimozów, żeby mieć 13. Sounds good. Dobra. Brzmi zacnie. How nice to see you, my young friend. Tak więc, zacznijmy poszukiwania dem im os ów. I skarbów. Przy okazji też. I czego jeszcze? Stron przewodnika. Tym bardziej. Mam teraz to jest dzień czy noc? Kurde, nie wiem. Zaraz się tym zajmę. Łotryjcem. Wystawiający język, jo. Nie, on musi mieć wystawiony język. Szlak. Dobra. Krucja. No, hono tu. Łotryjcu. Śmieciu. Myślałem, że się zblokował. Kurde! To wcale nie jest takie proste. No nie, no. Revelio. Dobra. Alohomora. Alohomora i otwieramy. Nie, nie, kotków teraz nie głaszczemy. Weź jest tu. It's like a place right out of a storybook. Huh? Revelio. Discra. Nieważne. O, jakaś karteczka.
Ostrzeżenie przed Botryjem, okej. O cholera, poziom trzeci. No to tego, żem się nie spodziewał. Jak mam być szczery. Tylko w którym będzie jeszcze... De Mimos. O, tutaj. Mam go. I nawet chyba chata jest otwarta. Ej no, serio. O, siema. Ja po De Mimosa. Dobra, skoro stąd mam już wszystko, co mogłem sobie wziąć, no to chyba nie pozostaje mi nic innego, jak tylko przeniesienie się do kolejnej wioski. Tutaj już mam De Mimosa. Tutaj nie mam De Mimosów oczywiście, nie? Tak czy siak, prędzej czy później będzie mnie czekała podróż po Hogsmeade w ich poszukiwaniu. Chociaż nie, wiecie co? Nie, jednak nie. Hogsmeade na razie jednak odpuszczam. Nie, nie. To zupełnie inaczej. Hogwart. Brakuje mi De Mimosów. Rzecz jasna. Tutaj jest. Tutaj zebrany. Ach, to kichanie, no po prostu... O, tutaj nie mam De Mimosa. No to już, siup. Revelio. O. Alohomora. Okej, okay, wiem, że tutaj nie ma żadnego skarbu ani ten, ale zobaczcie, jaka to jest skrzynia. No po prostu ja tej nie mogę odpuścić. To jest skrzynia z niezidentyfikowanym, prawdopodobnie legendarnym przedmiotem. No oczywiście, że legendarny. To się napije z tego powodu też. Kolejny kufel z Afriko. Luśniem, bo uśniem. Revelio. Ajajaj, tak to nie miało być. Miałem wskoczyć. Piwo. Piwo. Na to, ale się nie udało. Piwo. Revelio. Piwo. Piwo. Więcej piwa.
Jeszcze więcej kremowego piwa. Dobra, ja mogę tutaj tak pić w kółko, aż padnę. Chyba trzeba lekko przystopować. Nie wiesz, że to powiedziałem. O, jest idę Mimos. Aloha, Mora. Mind now, Demi guys. Revelio. Dobra. Wonder who lives here. Aloha, Mora. Kot, ty mieszka co innego. Czy coś tu pominąłem? Jeszcze jedną skrzynię skarbów. Kocie, nie wypinaj się na mnie, bo ci strzelę. Skrucjo. Na pewno to jest skrzynia, bo tak niedbale sprawdziłem. Tak, skrzynia skarbów. O, jest! Tutaj. Tak trochę daleko, ale okej. Revelio. O! Dobra. Tutaj mam Demimoza, tutaj też, nie mam skrzyni za to, nieważne. Jest i tutaj Demimoz zebrany. Tutaj też, cholera, ej. Tutaj. O cholera, czy to oznacza, że ja muszę teraz Demimozy zebrać wyłącznie z Hogwartu? Okej, jeden z Demimozów zlokalizowany. Najlepiej będzie rozpocząć od... Skoro jesteśmy przy lokalizacji skrzydło astronomiczne, idziemy do dziedzińca transformacji. Wchodzimy przez pierwsze drzwi po prawej stronie. No i tutaj mamy zamknięte drzwi, za którymi... Dobra. Chyba zaczyna się dzień. Co jest? Ma być noc. Revelio. O, teraz mamy Demimoza. Hop. A jak już tutaj jestem, to oczywiście nie omieszkam zebrać wszystkich dobrodziejstw z tego pomieszczenia. O! Hop! Szafa tego... Bogina. No.
Okej, a więc... Moim zadaniem jest jeszcze znalezienie jednego Demimoza w skrzydle astronomicznym. Wish me luck! A ostatni z Demimozów w tym odcinku i w skrzydle astronomicznym znajduje się w okolicy, albo raczej dosłownie, w klasie profesora Figa. A więc, jak mamy płomień Fiu, klasa profesora jest tu, ale mi się zrymowało przypadkiem. Wchodzimy. Posążek jest w jego biurze. Hop. A więc, posążek znaleziony. No i moi drodzy, mam jeszcze do znalezienia dwa w aneksie biblioteki i dwa w skrzydle dzwonnicy. Klasa zajęć ze zwierzętami, tutaj się teleportuję. Przy okazji szukam... Rebellion. Kolejnych Demimozów. O! Jeszcze jednego znalazłem. Okej, super. Alohomora. Tak więc, moi drodzy, w międzyczasie, kiedy będę się do niego dostawał i go znajdował... i go zdobywał... O! To koniecznie oceńcie ten materiał. Zostawcie komentarz. Oraz... Co jest? O! Bądźcie na bieżąco z tą serią. Zagrajmy. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, koniecznie zostawcie subika oraz obowiązkowo nie zapomnijcie też kliknąć w dzwoneczek. Dzięki temu będziecie na bieżąco powiadamiani, że nowy materiał pojawia się u mnie na kanale. Kolejna sprawa, moi drodzy. Z drugiej strony. Ale to chyba jest trójka. Nie, dwójka. Moi drodzy, zapraszam też do bycia na bieżąco z serią Zagrajmy w Forspoken, którą równolegle publikuję też na swoim kanale. Dobra, mam to. Zapraszam do przejrzenia pozostałych serii Zagrajmy, które na swoim kanale już opublikowałem, oraz także do... Bycie na bieżąco z serią poradników Warframe. Moi drodzy, a więc na razie to tyle. Jeszcze udało mi się znaleźć jednego, że tak to ujmę, nadprogramowego Demimoza. No, tutaj widzę latającą ćmę. Na razie ćmy, obrazy, inne rzeczy mnie nie interesują. Interesują mnie tylko Demimozy. Moi drodzy, wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału. Do zobaczenia w kolejnym. Chwila. Coś mi tam mignęło. Dobra, nieważne. Widzimy się w następnym odcinku od razu przy kolejnym Demimozie. Trzymajcie się, cześć!